Witamy w finalnym parcie gry Outlast. Z tej strony Bezimieni. I gramy dalej. I to już będzie finał. Finał tej gry. Zobaczymy, co się będzie działo w Whistle Blower. No nie. Uciekamy, przeskakujemy znowu. O no, tak. No wygląda jak z Crysisa, jakby był w nanokombinezonie. No tak. Mamy pecha. Ale ładnie spadłem, jeszcze bez palców. A czy nam daruje życie? Dobra, tędy? Tak. Wiejemy. Zamykamy. Darował nam życie. O kurka, Olek. O nie. Przełaś. Raz, 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 raz. Szybko. Goniemy i szybko do aparatury. Do aparatury. O, już po nim. Do aparatury. Już po nim. No, 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 aparatura. Zaraz, gdzie come on, ona come jest? Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. No co? Gdzie jest ta aparatura? Tu, 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 tu i... O, ale fuks. O, ale nie rzucam, wow. Mimo wyłączenia, on jeszcze nadal jest. Broni się. Jeszcze. Jego statki sił. O, ludzie, kochani. Ładnie, ładnie się dzieje. A już jest po nim, ale nadal nasz bohater ocalał. Żyje. Jak zwykle, ze swoją ukochaną kamerką. No, kamerka jak zwykle, dobra. Właśnie. Nie stąd jakoś wyjść. Właśnie, wychodzimy gry? Tędy. Nie, to będzie tędy. A tędy. A, czy w drugą stronę? No, pomalutku do wyjścia. No, ale... I na zakończenie pozdrawiamy was wszystkich serdecznie i zapraszamy do oglądania naszych najnowszych filmików. Z gier. Które będziemy oczywiście nagrywać, to nie jest jedyna gra, którą nagramy. Pokażemy wam wiele innych tytułów. Oczywiście, że pokażemy. No jeszcze będziemy mieli trochę czasu, może jeszcze parę słów na koniec można powiedzieć o grze Outlast. Jak czuliśmy tę grę. Jeszcze zostanie tam coś tam. No patrzcie, nie mogę dojść wcale. Tak, i nas zobaczcie. Idzie pomalutku. Wszystko już, wszystkich i zobaczcie, ma... jakie będzie zakończenie. Bo może niektórzy nie rozumieją zakończenia. Można krótko powiedzieć, jakie mniej więcej zakończenie. Oczywiście, że powiemy. To także, jak się oglądacie, to będzie mały spoiler zakończenia gry. Kto tam nie rozumie, to powiemy. O, właśnie teraz to się dzieje. No, dostajemy kulki. Pięknie, normalnie. I właśnie. A tyle zrobił, a tyle zrobił. A tyle zrobił. No. I dziękujemy, nie wydostał się ze szpitala. No. No właśnie. I co o tym sądzicie? Jakie jest zakończenie? Właśnie, jakie zakończenie? Dobra, kończymy grę Outlast. I zakończenie było takie, że nasz sławny reporter dostaje kulki. I co? I nadal zostaje w szpitalu. Nie jest w ogóle... Nie wydostał się, ale zostaje w szpitalu i żyje... Jako... Duch. Który będzie właśnie oczywiście do tej aparatury całkowicie... przypięczetowany znowu, bo widać było na końcu, że już ktoś ich rozwala, wiadomo, tych całych antyterrorystów. No, tak, no i teraz powiedział, get in him, teraz ty tu rządzisz. To oczywiście, że nasz bohater jest został w szpitalu jako duch. No właśnie. No, ja na początku myślałem, że normalnie go rozwalili, koniec. No ja też tak myślałem, ale później się nie a potem jakoś tak właśnie nie przyjrzałem. Zakończenie. No i mieliśmy tutaj właśnie troszkę strachu, trochę komedii, miejmy nadzieję, że wasze... I jak będziecie nas oglądać, to... Mówcie swoje własne spostrzeżenie, co sądzicie o naszych filmikach, piszcie komentarze. Wszystko... Piszcie komentarze, co o tym sądzicie. W miarę możliwości będziemy odpowiadać na wszystkie
możliwe. Pytania. Będziemy odpowiadać. Polecajcie, napiszcie, jakie gry byście chcieli zobaczyć. Tak, możliwe, że je mamy, a jak nie, to będziemy je pewnie mieli, bo jesteśmy, lubimy grać w gry oczywiście. No i nasze hobby. Zapraszamy na nasz kanał, zagrajmy w to. A co do gry Outlast? No co? Gra. Ile mamy tam wrogów? Raz, dwa, takich trzech, nie, dwóch bossów, gruby, a nie, Trigger no. Gruby i ten ducha. Ostatni. Ducha. I troszeczkę takich wieśniaków, które nas poganiają, no, z maczetami. No to tak, trzech było, ale było dużo co robić w tej grze. No, było dużo. Dużo się tam uciekało. Było niektóre momenty właśnie, jak się przed nosem zamykało. No właśnie. Gra Red Bar jest udana jak najbardziej moim zdaniem. I czekamy na następne oczywiście i gry, bo chłopaki nie marnują czasu. Nie robi, i zrobili naprawdę bardzo godną grę. Oby tak dalej, właśnie trzymać trzeba jak najlepiej. Oby coś, mogliby zrobić coś, no nie może podobnego, ale trochę co innego, tak, nie? Tak, troszeczkę zmienić. Trochę zmienić, tylko... Ale jednym słowem, gra się tych producentów bardzo udała. Polecamy tę grę jak najbardziej, kto nie grał, musi w to zagrać, jak ktoś jest fanem horroru, to jest pozycja obowiązkowa. Tak. Co więcej możemy powiedzieć? Zapraszamy na Wise Lab Lower, oczywiście jeszcze raz zapraszamy, bo będziemy to nagrywać. Tak, będziemy znowu tak omawiać, miejmy nadzieję, że będzie trochę strachu. Znowu, mam nadzieję, że trochę będzie śmiechu, chociaż nie wiem, jak nas Wiseblower przygotuje do tej gry. No właśnie, psychicznie. Psychicznie. Właśnie. No i akurat muzyka się kończy. Czyli co? Czyli kończymy oczywiście ten nasz part. 15. Ostatni, akurat 15 wyszło. Zapraszamy na następne gry w naszym wykonaniu. I serdecznie, serdecznie zapraszamy na nasz kanał. Na nasz kanał, panel, YouTube. Zagrajmy w to. Żegnamy się ze wszystkimi. Z tej strony grali bezimienni. Trzymajcie się i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Wkrótce. Wkrótce. Na razie. See you soon. Cześć.